najwyższa pora, żeby się przedstawić, z kim państwo macie do czynienia. Prosimy zatem o uwagę. Oto Superman zespołu, laureat pierwszej nagrody konkursu basistów Polski Południowej. Proszę bardzo, tu. Proszę państwa, na konkursie w krakowskich zakładach spirytusowych Pubasa wypił w ciągu 5 minut Marek Barca w Frederikowice. Czołowy pałker zespołu Rysiek kończył dawną szkołę milicyjną w Szczytnie. Stąd tak pięknie wali. Twierdzi, że jedyny prezent, który mu został z jego własnego ślubu, to jego własna żona. Trudno. Tak. Ostatnio z powodu rozwodu ma tapczan do sprzedania. Rysiek potępiony. Rysiek potępa Andrygu. Saksofonista, klarnecista, akordeonista, keyboardzista, wokalista i tak to Kaziek. Proszę pań, jedyny kawaler w zespole. Tak, tak, oczywiście. Ma dwoje dzieci. Będzie trzeci. Też syn. Powiada, że nie może się dogadać z przyszłą żoną, bo ona ciągle gada. Kazy gromada zaskawie. Na tym czarnym wiośle gra Zbyszek, najbardziej dojrzały, poważny mężczyzna, wadowiczanin z urodzenia, ale osiadł u Pieronów na Śląsku. Całe życie mama mu powiadała, ucz się Zbysiu, ucz, bo nauki potęgi klucz. Tyle tych kluczy uzbierzał, jest teraz woźny. Zbyszek Bieniasz, pszczyna! Nie chciałbym się przedstawić, stan zdrowia mają. Jestem synem asesora sądu powiatowego z okresu ciotki Galicji i wujka Józefa. Jestem najmłodszym w zespole, mam 30 lat. Do setki. Do setki mi brakuje, oczywiście tak jest. Razem wspólnie stanowimy zespół bez nazwy. Chwileczkę, chwileczkę. Szef zespołu Stasiu Czechowi. Że nie mamy nazwy. W przerwach strugamy wariatów. Świadczymy w tym względzie usługi bardzo tanie. Dziękujemy bardzo. Dla państwa teraz będzie taka piosenka. Ach, miła moja. I to moje kochanie, niech zostanie.